Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj, no właśnie dzisiaj, miał być zrobiony Lothar Matthäus, który oczywiście wyszedł w SBC, ale oprócz Lothara wyszło jeszcze jedno SBC, mianowicie paczka z ikoną Prime. No i oczywiście z racji, że dawno nie było paczki z ikoną na moim kanale, no to uznaliśmy, no dobra, to trzeba zrobić paczkę z ikoną. No i została ona zrobiona wczoraj na streamie i jutro bardzo możliwe, że będzie paczka za swapy, bo pewnie po tym odcinku będę robił squad battles. Także życzcie mi powodzenia. Jutro prawdopodobnie będzie paczka 82x25, a potem w środę powinien być już zrobiony Lothar Matthäus. Także taki jest plan na ten tydzień i mam nadzieję, że się wszystko uda. Także zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. A i słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to mam bardzo, bardzo miłą informację. Powstał nowy serwer Discorda Wiewiórek, także link będzie w opisie, będzie również w komentarzu. Zapraszam sprawdzić, mam nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnio, bo już miałem jeden serwer, no i nie wyszło mi za bardzo, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, więc no, zapraszam serdecznie. I zapraszam was właśnie na podsumowanie wczorajszego streama i oczywiście na paczkę z ikoną. Proszę bardzo. 19 godzina nastała, proszę państwa, zobaczmy. Czy jest Lothar Matthäus? Cyprien Dezai, co oznacza jedno. Lothar Matthäus, proszę państwa, oficjalnie jest w SBC. Także potwierdziły się przecieki. Jest i potężny Lothar. 9 składów. Jak to wygląda? Potem ten silver, brązowy. 8-2, 8-5, 8-6, 8-6, 8-7, 8-8. Dobra. Nie jest najgorzej. O kurde. Na pewno to zrobię. Ale najpierw musi być Lothar, chociaż w sumie. Kurde, czemu to dodali? Czemu? Czemu to dodali? Po prostu, czemu? Ile ten Lothar będzie? 27 dni jeszcze będzie Lothar. No dobra, mała zmiana planów, tak zwana. Ale wiecie, zawsze może być na przykład Vieira, Lothar, Hulin, nie? Więc ej, ja patrzę na pozytywne strony. Słuchajcie, Lothar będzie jeszcze 30 dni. Będą jeszcze nagrody za Rivals. Spokojnie, to jest jednorazowe, to nie jest powtarzalne. Gdyby było powtarzalne, to też pewnie bym to zrobił tak naprawdę, nieważne. Przepalamy taki skład, proszę państwa. Przepalam Runeya, mam nadzieję, że nie wróci do mnie. Znaczy, Prime, nie, nie chcę Prime Runeya, nie chcę Prime Runeya. Ale paczkę do Alino, potężną, bez gwarantowanego ratingu. Superancko. O! Bremer! Witam! Dobra, nic nie mówię, już tutaj narzekam na paczkę, nie daje mi Bremera. Dziękuję. Kolejny skład jest przepalany, proszę państwa. Prime X Players Pack. No ciekawie jestem, co z tego poleci. Jakiś kolejny inform? O, ekrany wymienne. Pick Port. Ostatni skład jest gotowy, proszę państwa. Miał być Lothar, no ale będzie paczka z ikoną, no. Trzeba zrobić jakiś content. Dawno paczki z ikoną nie było na moim kanale, więc po narodowościach. Możemy zrobić po narodowościach, nie ma problemu. Ikonę trafiłem. To jest dobry znak. Czy będzie francuska ikona? Dobra. Taki Vieira mógłby wpaść. Byłoby naprawdę spoko. Zróbmy to po prostu. Zróbmy te ruletek. No, na streamie trzeba zrobić ruletkę. No bądźmy szczerzy, tak? Bądźmy szczerzy. Małe flary. Wy widzicie, że małe flary były, tak? Szanuję. Dobra. Let's go, proszę państwa. Let's go. Ah, słaby łokat było słychać. Dobry słuch macie, powiem wam. Bardzo dobry słuch macie, kurczę. Icons. I od razu nie ma, nie sprawdzam Włoch. Nie, nie sprawdzam. Lecimy od najgorszych po prostu, okej? Okay? Lećmy od tych najgorszych. Pewnie pierwsza najgorsza będzie, ale trudno. Bułgaria. To nie będzie stoiczków. To nie będzie stoiczków. Okej, okay, okej. Okay. Eto? Mhm. Dobra. O, to nie jest Shulker. Na szczęście to nie jest Shulker. Nedved? Hey! To jest W? Chyba W, nie? Czy tak nie za bardzo, bo... Nie wiem. Znaczy, powiem tak. Chciałem trafić Czecha generalnie. Chciałem trafić Czecha, jest to fakt. Ale nie wiem, czy Primeczek jest dobry. Kurde. I znowu, robię ruletkę i od razu... najlepszy bramka w grze. No, ale ten z hełmem ponoć był najlepszy, no. Czech kosztuje... 300, okej. Okay. I znowu bramkarz, tyle tych bramkarzy mi dają, ja nie wiem, to jest fenomen. No ale jest Petr Czech, mogę teraz tutaj dać kogokolwiek na obronę tak naprawdę. No dobra, no, no wiecie, mógł być jakiś Vieri, mógł być Inzaghi. Jest to grywalna karta, jak najbardziej. Niestety nie będzie miał kasku. Proszę państwa, skład najdroższy, przepalamy między innymi Benzemę, którym grałem dosyć dużo. Özil był bardzo fajną kartą, polecam, jeśli ktoś ma szansę, to niech sobie go zrobi. I co, no i Draxler też dosyć dużo spotkań zagrał. Ale trzeba się z nimi pożegnać, najdroższy skład jest przepalany, proszę państwa. Cyk, i paczka za 50 od razu, może jakiś fajny walkaucik poleci. Zobacz, jakiś walkaucior. O, jest walkout, bardzo fajnie. Tomek Müller, 87, no i bardzo fajnie. Kolejny skład gotowy, The Little Tank, tak zwany mały czołg. Lepiej bym nie opisał tego.
Ale za to są ekrany. Z Niemiec. GoSense. 8.3 plus i 8.4 plus. No zobaczmy. Zaczynam od ekranów, czyli... I paczka za 100 koła. Czy zobaczymy walkout? Bo za nagrody nie było żadnego walkoutu. Zobaczmy, czy tutaj będzie inaczej. Zobaczmy. O! Dani Olmo! Okej. Okay. Może być jeszcze pikę. Może jeszcze w duplikatach coś? No, uratował ten Olmo. Nie będę ukrywał, bo tak to by chciało samo gówno niestety. Ale Dani Olmo, powiedzmy, że w miarę okej. Okay. To chyba ostatni skład na dzisiaj. Król Milanu tak zwany. Przepalamy. No i zostaną nam cztery składy chyba? Dobra, czyli cztery składy mi zostały, które pewnie zrobię, no chyba za tydzień, chyba że zrobię swapy teraz. Aż teraz trafię jakąś ikonę wartą milion monet i zrobię wtedy Mateosa. No niekoniecznie. Teraz już na 100%. Już więcej pieniędzy nie mam, miałem już kart. Ostatni skład, który na dzisiaj przepalamy. Zostaną nam 3, także takie karty są przepalane. No i nie wiem, no jest szansa, że może skończymy tego lotara w tym tygodniu jeszcze, bo będę pewnie otwierał paka ze swapy. A może tutaj jeszcze jakaś ikona w środku, albo też ekrany, okej, okej. 8-5 Schmeichel, dobra. No, także jak widzieliście sami, Petr Czech. Powiem wam tak, zagrałem kilka spotkań w Rivals z tym Petrem Czechem i naprawdę jest mega dobrym bramkarzem. W sensie, byłem troszkę sceptycznie nastawiony głównie dlatego, że no miałem już Mike'a Menie, który bardzo fajnie bronił Full Champions i wiem, że Petr Czech z kaskiem był dobry, a ten bez kasku no chyba mało ludzi nim grało. I osobiście zagrałem nim właśnie parę razy i naprawdę był dobry. Był, nawet bym powiedział, czasami nawet był świetny. To, co miał obronić, to obronił. Także jestem póki co zadowolony. Teraz sobie jeszcze zagramy jeden meczik w Rivals, no i mam nadzieję, że pokażę wam, że jednak faktycznie jest on dobry. Lecimy. Mamy oponenta na dzisiejsze spotkanie. O kurcze, bardzo ciekawy skład. Tam był Soyuncu, był tam też Calvert-Lewin. Także jeśli oczywiście otwieraliście paczkę z ikoną Prime, dajcie mi znać, co was fajnego wpadło. No bardzo fajne wymagania. Powiem wam szczerze, że to SBC o tej ikonę to jest chyba jedno z lepszych nawet, no bo wymagania są, no po prostu są bardzo sprawiedliwe. Kosztuje to około 400 tysięcy monet. Także według mnie jak najbardziej sprawiedliwe wymagania. No ten Petr Czech, no mówię, no bardziej bym wolał jakiegoś, kurczę, no Vieirę, czy też jakiegoś śpeka, no, jakby wyleciał Lothar Prime, to w ogóle byłby perfekcyjnie, ale no Petr Czech, kto wie, może się jeszcze nam bardziej przydać niż jakiś śpek, także jestem dobrej myśli. Okej, okay, Johan. Bardzo gęsto ma z tyłu, trzeba to przyznać, że... O! Pele! Ruben Dias, kurczę, to chyba nawet nie jest Ruben Dias to, jeśli dobrze pamiętam, to chyba był Ruben Dias ten Signature Signings, także... Trzeba mieć to na uwadze. I Ser Del Piero Prime, o proszę, również go mamy na ławce. Ciekawy zespół, naprawdę no, nie mogę wyjść z podziwu, że takie ciekawe karty. On chyba gra trójką, albo piątką z tyłu? On chyba gra faktycznie piątką z tyłu, więc może być, kurczę, ciężko się przebić. I dobrze, i to będzie, wow. Wow. No niestety, no Petr się tutaj nie popisał. Nie będę ukrywał, Petr się tutaj zupełnie nie popisał, aczkolwiek grałem mecze Rivals, to bronił po prostu lepiej i muszę, no widzicie sami, potrafi bronić, ale tutaj w tej bramce, no mógł się spisać lepiej. Moglibyśmy jakiś strzał oddać w sumie, bo tak odnoszę wrażenie, że minęło pół godziny gry, a jeszcze żadnego strzału nie oddałem, także można by to zmienić, ale widzicie sami, w tej obronie jest tak kurczę gęsto, że ja nie wiem, co mogę zrobić, mogę oddać na przykład longshota i trafić w poprzeczkę na przykład również, można tak zrobić. Brawo Petr, musisz szybko wstać i wybić piłkę. Nice. Faul. Nie mam faulu. Skandal. Tu też nie ma faulu. Masz gwizdek przy sobie? Panie sędzio, przepraszam. Nie będę mówił na ty, ale czy ma pan sędzia gwizdek? Może? Dobra, musimy oddać złoty strzał w tej połowie. Koniecznie, bo tutaj widzę, że będzie ciężko przejść tę obronę. Tanganga. Spokojnie, Johan. No i Tanganga, no nie mogę przejść tej obrony. No niestety przegrywam do pierwszej połowy 1-0. Zaraz zobaczę, czy on faktycznie gra piątką z tyłu, bo no co, przeprowadzam jakikolwiek atak, to nie mogę nic zrobić, bo ich jest tak dużo z tyłu, że ja nie jestem, no naprawdę jestem bezradny. No gra on piątką z tyłu, kurczę, pieczone, widzicie, gra 5-4-1. Kto gra taką formacją? Dobra, więc gość gra piątką z tyłu, moje przypuszczenia się potwierdziły. I ma jednego napastnika z przodu, także bardzo, bardzo ciekawa taktyka, muszę przyznać. No dobra, spróbujmy coś z tym zrobić, ale no ja naprawdę no nienawidzę grać przeciwko ludziom, którzy mają piątkę z tyłu, bo to jest absolutny koszmar. Kik Christensen, ja nie wiem, no... Ja wiem, że dużo narzekam, ale naprawdę uwierzcie mi, granie przeciwko piątce z tyłu to jest... Moja pięta Achillesowa, nienawidzę, po prostu no nienawidzę, nie cierpię, gardzę. Nie, ściana,
proszę Państwa, ściana złożona z 5 obrońców jest nie do przejścia. Nie. Przypomina mi się poprzednia FIFA, kiedy wszyscy grali piątką z tyłu. Cudowne to były czasy. A może teraz? Neymar? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, to był zły pomysł, żeby zrobić Bolorola. No nie mam pomysłu. O nie. Oh shit. Nie no, byku. Jest. Ja pierdolę. Życzę wam jak najmniej takich meczów, naprawdę. To jest... To nie jest nic miłego, powiem wam. Nic miłego. Ale wiadomo, jest to liga elitarna, także należy się spodziewać takich rzeczy. Brawo, Petr. No jest, kurczę... Jestem ciekaw, ile miał punktów ten gość, bo naprawdę... Nie jestem fanem tego spotkania. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie... Ojej, jak mi przykro! Jak mi przykro, że go wyrzuciło z serwerów! Nieszczęśliwie z wielu okoliczności, prawda? Że wywaliło gościa z serwerów, grając piątką z tyłu. Dobra, tak słuchajcie, na sam koniec paczka Rare Gold Pack za zrobienie po raz kolejny ligowego Premier League. No i co, no to jest jedyna paczka, którą mogę wam teraz zagwarantować, bo no aktualnie jest posucha, jeśli chodzi o paczki, więc taka paczka. Może jakiś folder wyleci na Lotara, byłoby całkiem miło. 8-5 chociaż? No chociaż to jest... Kramaric. Oj, gdyby go usunęli z gry, to chyba nikt by się nie obraził. Takie odnoszę wrażenie. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, że powstał nowy Discord. Link w opisie i w komentarzu. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić swapy na jutro, że będzie paczka 8x25. Potrzebujemy foderów, żeby zrobić Mateosa. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.